Hej, witam Was serdecznie z tej strony, Hallach. Słuchajcie, na stronie Udomina pojawiła się informacja o wymianie czołgów premium. Już pewnie słyszeliście o tym, ponieważ kiedyś mówiłem, ale tym razem słowo ciałem się stało. Niestety dopiero na serwerze rosyjskim, na tamtejszych yy, serwerach to będzie możliwe i jest to od dzisiaj. Zaraz Wam objaśnię, o co tutaj chodzi. No ale od razu chcę wam też powiedzieć, że jeżeli tam to jest, to prawdopodobnie do nas też się zbliża i w tym materiale wyjaśnię wam, na czym polega ta wymiana czołgów premium oraz co możemy stracić, bo tutaj jest też to bardzo ważne. No i jakie czołgi co o tym myślę w ogóle i tak dalej. Moi drodzy, na czym polega ta wymiana? Otóż to jest bardzo ciekawe, ponieważ WG umożliwiło obniżenie nowego czołgu premium za pomocą starego czołgu premium niechcianego. Jak to mniej więcej wygląda? Jeżeli mamy czołg ósmego poziomu, który kosztuje 10 tysięcy golda, to możemy częściowo zapłacić za nowy czołg. Właśnie za pomocą tego golda, ale 50%. Innymi słowy, jeżeli wymieniamy jeden czołg na drugi, to zawsze 50% tracimy na sprzedaży. To znaczy, możemy tak, jakby sprzedać nasz czołg premium, ale za 50% kwoty. Teraz tutaj Wam przeczytam o co chodzi. A więc, wymianę można robić czołgami od 6 do 8 poziomu pod warunkiem, że będzie dotyczyła tego samego tieru lub wyższego. Przy wymianie cena naszego pojazdu spada o 50%. A więc tak, szóstkę można wymienić na szóstkę do ósemki, siódemkę, 7-8 i ósemkę tylko na ósemkę, z tego co widać. Innymi słowy, WG tutaj się zabezpiecza, żeby czasem te, ktoś nie sprzedał tych drogich czołgów ósmego poziomu i nie kupił sobie czegoś, co jest obecnie tanie, na przykład na siódmym poziomie, albo na szóstym, rozumiecie o co chodzi, i tak golda musicie wydać, to nie jest wymiana jeden za jeden, że daję wam lwa, a biorę sobie na przykład te 34, prawda, no czegoś takiego nie można zrobić, ponieważ za lwa dostaniemy 50% ceny i tak, żeby te 34 zdobyć, trzeba będzie dopłacić. Okej, okay. jakie czołgi będzie można wymieniać? To są wszystko dane z rosyjskiego serwera, pamiętajcie, ale prawdopodobnie u nas będzie to samo. A więc na tierze 7 Dicker Maxa, Typa 64, Heavy Tank numer 6, czyli japoński Tygrys, Skoda T40, Streetswagena i Su-100Y. Te czołgi możemy wymienić, czyli zapłacić nimi tak jakby za nowy czołg. Na tierze siódmym AT-15A, kurka wodna, nigdy bym tego nie zrobił, ISU-122A, również nigdy bym tego nie zrobił, ale do mojej opinii dojdziemy. Na tierze ósmym mamy LWA, Super Pershinga FCM-50T, T-34-3, ISA-6, T-34, Panterę z działem 88, CDCK, sta 2 T54 prototyp M4A1 rewaloriz, i jeszcze mamy, czy rewalorizę, i mamy jeszcze FVA4202. O dziwo, nie wszystkie czołgi premium można kurcze wymieniać co jest dziwne a więc których nie można wymienić Shermana Fury no chyba nikt by nie wymienił bo mimo tego że nie jest to jakiś tam super pojazd to bardzo unikalny na tierze 7 kw 122 T44 122 i T23E3 nie ma tak dużo tych czołgów moim zdaniem w naszych garażach na tierze 8 co najważniejsze no niestety nie można wymienić na przykład WZ 111 e, kartofla Typa 59, no to i tak by chyba nikt nie wymienił na T95, T26E5, ISU 130, KW4 Kreslawski i T44 100. Moi drodzy, jakie są ogólne zasady? Otóż. Obowiązuje to od 12 do 23 stycznia na serwerze rosyjskim. Przypominam, można wymieniać czołgi, to już było. Obowiązuje zasada czołg za czołg, czyli nie można wymienić dwóch pojazdów za jeden. To jest bardzo ważne. Czyli nie możecie sobie na przykład oddać ISA 6 i T34 po to, żeby wziąć Lwa. Nie da rady tak zrobić. Za każdym razem, przy każdej wymianie, musicie zabulić jeszcze kasiorę. Pamiętajcie o tym. Yy, tutaj, co jeszcze? Osprzęt będzie do magazynu wrzucony. Kamuflaż, będą przechowywane w magazynie. Można ich użyć ponownie po kupieniu czołgu, będącego przedmiotem wymiany. <laughs> Załoga przenoszona jest do koszar. Jeżeli nie będzie wolnych łóżek, wymiana nie będzie możliwa. Ok, słuchajcie, o co chodzi z tymi czołgami, i co tutaj można wymienić, moim zdaniem, a czego nie można wymienić? Otóż. Tak jak wam mówiłem, na poziomie 7 AT15A i su 12244 to są pojazdy, których naprawdę nie radzę wam wymieniać. Bo nawet jeżeli nie potraficie tym grać i odnosicie słabe jakieś tam zwycięstwa, tylko nieliczne, to uwierzcie mi, przy dłuższej grze oba te pojazdy mają te tyle zalet, że potrafią odwdzięczyć się fajną grą. Są to zupełnie różne te deki, naprawdę warto oba mieć w garażu jeżeli chodzi o szóstki Dicker Max, Typ 64 Tygrys, Skoda Streetswagen Susto Y no tutaj nie wiem co wam poradzić, ponieważ to wszystko zależy od tego jakimi czołgami lubicie grać, jeżeli popełniliście kiedyś błąd, no to oczywiście można sobie coś takiego wymienić najfajniejsza rzecz, wiecie kiedy jest otóż, moi drodzy Niektóre z tych pojazdów można było kiedyś kupić yy, taniej, dużo taniej. Więc, jeżeli wam się to udało jeżeli program, jeżeli gra tego nie uwzględni, no to możemy nawet zbliżyć się do bardzo opłacalnej wymiany, prawda? Czyli w rozliczeniu za jakiś czołg siódmego poziomu albo ósmego, na przykład oddajemy tygrys'a japońskiego, albo Skoda T40, albo typka 64, czy co tam nam się nie podoba, prawda? To uważam jest bardzo fajne. No szóstki, e, szóstki są po prostu czasami obniżane o 30%, ale bywały też momenty, kiedy one były chyba obniżane o 50%, tak mi się wydaje. E, co jeszcze? No z tieru ósmego, Przede wszystkim chcę Was tak może przestrzec, żebyście wypróbowali sobie te czołgi przed sprzedażą albo ewentualną wymianą, jeżeli ona na naszym serwerze będzie. Dlaczego? Wiele z tych czołgów dostało buffa, bardzo dużego buffa i teraz gra się nimi zupełnie inaczej i naprawdę fajnie. Także jeżeli macie na przykład teraz mało czasu na granie i gdzieś tam Wam się Kiszą czołgi premium, którymi i tak myślicie, że nie będziecie grali, to przed ewentualną wymianą radzę sobie jeszcze je odpalić. Naprawdę, yy, część z tych czołgów dostała drugie życie. Tyle wam mogę powiedzieć. Dodatkowo, biorąc pod uwagę wszystkie te czołgi, część z nich ma preferencyjny matchmaking. Moi drodzy, nie radzę wymieniać ogólnie czołgów z preferencyjnym matchmakingiem, ponieważ te pojazdy, jeżeli będą za słabe, to i tak dostaną jeszcze bafa moim zdaniem. I to są takie unikaty, już naprawdę więcej czołgów premium z ograniczonym meshmakingiem w WoCie prawdopodobnie nigdy nie będzie. Może jakieś super tam oferty, czasami na święta czy coś, ale nowych pojazdów już nie będzie, po prostu. No. Nie wiem, dlaczego części z tych tutaj nie można jednak wymieniać, Gdybym ja z tych wszystkich miał wymienić jeden czołg, to na pewno byłby to prawdopodobnie na pewno byłby to prawdopodobnie. <laughs> Kurczę, to na pewno byłby to T34-3, który w tym zestawieniu no jest takim troszeczkę dziwolongiem moim zdaniem. Nie wymieniłbym na 100% lwa superpershinga FCM-a na przykład. No IS-6 to jest taki czołg teraz, he, kurczę, no można by było się zastanowić nad wymianą jego, no w końcu tyle już się nim grało, ale no to jest ciągle sprzęt taki dla opornych, prawda? Czyli jeżeli już nam nie idzie, to przy dobrym losowaniu tym isem 6 naprawdę można dużo odbić i sporo zrobić, mimo kiepskiego działa. Dodatkowo mamy przecież matchmaking preferencyjny, tutaj, prawda? No, T34. Ten czołg można kochać lub nienawidzić. Dostał tam ostatnio buffa, natomiast nie uważam, że to był buff jakiś tam potężny, jak na przykład w przypadku lwa Pantera 88L71. Moim zdaniem, ona jest dosyć ciekawym pojazdem. A jeszcze, jak będzie słabo jej szło, to oni tam podkręcą ją. CDC no to klasa sama w sobie, jeżeli ktoś lubi szybkie czołgi STA2 dostał dużego buffa T54 Prototype moim zdaniem jest bardzo mocnym czołgiem, naprawdę jest świetny. I taki jedyny w swoim rodzaju metno z takim pancerzem kadłuba naprawdę. Revaloris dostał bafa i obecnie jest całkiem ciekawym czołgiem moim zdaniem, zwłaszcza ta depresja tutaj dużo zmieniła. Nie musimy wystawiać całego kadłuba, w które wszystko wchodzi. FV4202 no nie wiem, tutaj może można by było się zastanowić, ale czołg sam w sobie jest przecież do licha ciekawy. Także nie wiem, napiszcie w komentarzach, co Wy byście wymienili z tej listy, jeżeli macie. Które czołgi Wam się nie podobają, na przykład? Czy zgadzacie się ze mną, czy na przykład macie jakieś swoje takie ulubione pojazdy, których za Chiny ludowe byście nie wymienili w takiej zabawie? No i pamiętajcie, że zawsze jednak przy wymianie dostaniemy tylko 50% wartości. Właściwie to jest. Sprawa kluczowa, czy 50% wartości obecnej, czy 50% wartości tego, co zapłaciliśmy kiedyś, prawda? No bo to jest ważne. Jednak część z nas kupowało te czołgi po jakichś tam przecenach, obniżkach i tak No, i sporo tutaj nie zostało uwzględnionych jeszcze pojazdów premium. Na przykład, jak Tigera 88 nie ma. Może dlatego, że za dużo ludzi go ma ze względu na te kody Intela. Wie. Inicjatywa dosyć ciekawa, moim zdaniem, oczywiście napędzająca kapze wargamingowi, no ale wiadomo o co chodzi. Pamiętajcie tylko, że jeżeli wejdzie to na nasz serwer, oczywiście i tak informacje w oddzielnym filmie pewnie dam, jeżeli to wejdzie na nasz serwer. To bardzo dobrze się zastanówcie, czy naprawdę ten czoł, który sądzicie, że jest kiepski, nadal jest kiepski, czy, i czy w ogóle nie chcecie. Nim grać. Dobra, to tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.